siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Kolejny dzień odliczania do nadchodzących rozgrywek Plus Ligi sezonu 2020-2021. Pierwszy mecz już 11 września. Dzisiaj mamy dzień który? Dzisiaj mamy 4 września. No i kontynuujemy. Tak. 4 września. Nie pomyliłem się jeszcze, się nie pogubiłem w tym kalendarzu naszym bardzo intensywnym, upakowanym przed rozgrywkami. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej drużynie przed sezonem Plus Ligi, czyli o GKS-ie Katowice, szóstej drużynie poprzedniego sezonu, a porozmawiają Piotr Złoch i Filip Korfanty. Więc kontynuujemy ten nasz utarty dwuosobowy skład. Mamy nadzieję, że jak do tej pory wam się podobało, no i mamy nadzieję, że dzisiejszy odcinek też będzie wam się podobał. GKS Katowice, gdzieś jeszcze w latach 60. spadkobierca tradycji Górnika Katowice, grali wtedy w najwyższej klasie rozgrywkowej, natomiast no bez żadnego medalu, nigdy bez żadnych większych sukcesów. No i w 2010 roku od czwartej ligi zaczęli tę powolną wspinaczkę aż do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i bardzo szybko udało im się trafić do Plus Ligi, no bo w zasadzie najpierw w czwartej lidze awansowali do ligi trzeciej, a potem na poziomie trzeciej ligi spędzili 2 sezony, w drugim sezonie już znowu awansowali do ligi drugiej, po 2 sezonach do ligi pierwszej, no i już w debiutanckim sezonie pierwszej ligi wygrali właśnie te rozgrywki i awansowali już do rozgrywek Plus Ligi. 4 sezony w Plus Lidze, 10, 11, 8 i 6 miejsce. Jak oceniasz to wejście katowiczan do Plus Ligi? Za każdym razem wydaje mi się, że oni robią wynik ponad stan. W sensie jak się przypomni skład, w jakim oni weszli do Plus Ligi, czyli już po tej przebudowie, po uzyskaniu awansu, no to tam próżno szukać jakichś super wielkich nazwisk, bo przynajmniej nie ma ich jakoś bardzo dużo, a pomimo tego Piotr Gruszka, który ten zespół przejął po Grzegorzu Słabym po awansie, zajął 10. miejsce, całkiem przyzwoite. Później niewiele zmian w składzie, miejsce 11. 8. No i na tym się trener Gruszka pożegnał, a wraz z nim całe mnóstwo zawodników, bo po sezonie 18-19 12 graczy z Katowic odeszło, został tylko Maciej Wpijałek i Emanuel Kochut. I wydawało się, że po takiej rewolucji, jeszcze przed trener Dariusz Daszkiewicz, do którego był to powrót na pozytywowe salony, po takiej rewolucji zagrali, mi się wydaje, znakomity sezon, no i zajęli najlepszą lokatę w historii, czyli 6. Myślę, że wyjątkowo niespodziewany był to sezon i jeżeli sięgnęlibyśmy do naszych przewidywań przed poprzednim sezonem i myślę, że jeżeli każdy tak naprawdę bardzo zrobiłby szczery rachunek sumienia, czy przewidywałby, że Katowice akurat na 6. miejscu zakończą ligę, to myślę, że mało kto mógłby z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tak, ja wierzyłem w potencjał sportowy, który leży wśród tych zawodników, bo pojawił się tam młody Firlej, o którym było nie wiadomo, jak sobie poradzi. Tak jak mówiłeś, przemeblowanie składu, Jakub Jarosz po relatywnie nieudanym sezonie, Kamil Kwasowski, no wydawało się, że taka no trochę zbieranina zawodników, którzy może i solidnymi ligowcami są, natomiast w przypadku co najmniej części z nich wydawało się, że już raczej zmierzają do tej, że już po drugiej stronie tej sportowej kariery, czyli po tej stronie już powiedzmy dogorywania, kończenia tej kariery z takim powiedzmy upadającym poziomem sportowym, a to była bardzo, bardzo przyjemna dla oka też siatkówka. No, Katowice bawiły się tam często niekonwencjonalnych rozwiązań, szukali na kontrach, gdzieś przyspieszali grę. Bardzo dobry sezon Szymury, właśnie bardzo dobry sezon Firleja poprzedni. No i wydawało się, że na tym 6. miejscu będzie można budować coś bardzo ciekawego w sezonie, no, w sezonie nadchodzącym kolejnym. Natomiast no, cały ten okres przygotowawczy trochę stał pod znakiem tego, że no, w Katowicach trochę chyba problemów organizacyjnych, finansowych, no, wystarczy wspomnieć tutaj historię Dustina Watena. Tak, jeszcze chciałem tylko dodać tę ich cechę, czyli tak granie 5 setów, bo tego było całe mnóstwo i właśnie na graniu tie-breaku jakaś spora taka otoczka powstała wokół tego klubu. Tego, że oprócz tych 5 setów, no to jeszcze uważam, że całkiem dobrą robotę robili ludzie od powiedzmy marketingu, social mediów i tak dalej. Pewnie Piotrze kojarzysz różnego rodzaju dedykowane powiedzmy zapowiedzi meczów typu przed meczem z Indykpolem, AZS-em Olsztyn, parówki 5 setówki albo różne tego typu rzeczy. No i zbudowała się taka fajna otoczka, bardzo pozytywny odbiór tego klubu. Jeszcze dodając do tego to, co widzieliśmy na boisku, wszystko szło w dobrą stronę, 6. miejsce było jakby na czym już budować, po czym przyszła epidemia koronawirusa i uważam, że
mnóstwo pracy wielu ludzi zostało zmarnowanych, wyrzuconych do kosza przez to, że niezbyt dobrze władze klubu, mam wrażenie, potraktowały swoich zawodników, potraktowały trenera, prowadząc pretraktacje kontraktowe, które miały na celu jakieś oszczędności finansowe klubu. No bo o ile zrozumiałe jest to, że być może kontrakty trzeba było obciąć, no to sposób, w jaki postępowano, to wystarczy choćby przytoczyć to, co ty powiedziałeś o Dustinie Watenie, że zawodnik dostał zgodę klubu na wyjazd do USA po tym, jak sezon został przerwany. W Kalifornii był środek nocy, dostał od klubu informację o spotkaniu, które ma się odbyć za kilka godzin, a że on spał, no to siłą rzeczy nie mógł w te kilka godzin się teleportować z USA do Polski, po czym jak się obudził, to okazało się, że jego kontrakt został już wypowiedziany. No i to uważam za zachowanie klubu skandaliczne i do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić. Tak, no i jakoś tak się potoczyły te wszystkie losy, że udało się w końcu z Dustinem Watenem porozumieć i no i pomimo tych takich zatarcia problemów wydawało się, że może być w ogóle tak średnio z przystąpieniem do rozgrywek, to może o czymś takim się nie mówiło, natomiast no, w dużej mierze no, trudno było powiedzieć, jaki skład w ogóle GKS Katowice będzie w stanie zebrać na nadchodzący sezon. No a tutaj dużo wielkich zmian nie ma. W zasadzie, jeżeli można by powiedzieć, że akurat oni należą do tych zespołów w plus lidze, które tych zmian bardzo wielu nie wprowadziły. No można tutaj też podać przykład, dajmy na to Suwałk, tak? Więc Katowice bez rewolucji, mówimy o trzech nowych nazwiskach tylko w całym składzie, no i nowym nazwisku na ławce trenerskiej, no ale jakie te zmiany nastąpiły, no to po dżingielku. Szósty set. Więc trzy zmiany, więc wydawało się, że nie ma o czym mówić, natomiast no, są też odejścia, no więc tych odejść też bardzo dużo nie było, no bo wydaje się, że jednak jak potrzebujemy zakontraktować zawodnika, to wtedy, gdy nam go brakuje, a nie wtedy, gdy już kogoś mamy na miejsce, na przykład Rafała Szymury. No w zeszłym sezonie Rafał Szymura po tym, jak był można powiedzieć trzecim przyjmującym w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, udał się do Katowic, no i to było jedno z takich odkryć, to może już za dużo powiedziane, no bo on na przykład w Zaksie pokazywał się z bardzo dobrej strony, natomiast myślę, że on miał taki pierwszy sezon, w którym już naprawdę zależało od niego w grze bardzo dużo i moim zdaniem udźwignął tę presję lidera. O, jego już w Katowicach nie ma, odchodzi do no w sumie niedalekiego Jastrzębia, Jastrzębski Węgiel w przyszłym sezonie. Lider punktowy, jeśli chodzi o zeszły sezon, właśnie Rafał Szymura, trochę po nim Jakub Jarosz, ale on akurat kilka meczów musiał opuścić z powodu kontuzji. Mocno oparta gra właśnie na Rafale Szymurze i jako jeden z tych liderów, albo nawet najważniejszy zawodnik, właśnie dawał radę. I co więcej, też dosyć wysoko w rankingu, jeśli chodzi o element przyjęcia. To jest koniec zmian na pozycji przyjmującego. Mamy status quo na ataku, status quo na środku, a kolejne zmiany to po wielu latach z klubem pożegnał się Maciej Fijały, który ten zawodnik, który wywalczył jeszcze z Katowicami awans do Plus Ligi. Za niego Jakub Nowosielski z Gwardii Wrocław. To jest zawodnik, który tam spędził dwa sezony. Podstawowy gracz właśnie wrocławian. Krótka jego charakterystyka, prawie w ogóle nie punktuje zagrywką, jest mało widoczny w bloku, no ale jest rozgrywający, więc jakby nie ma co go tutaj rozliczać przede wszystkim z innych elementów. Ciekawostka jest taka, że jest to pierwszy rodowicy katowiczanin w składzie GKS Katowice od momentu, kiedy oni wywalczyli awans do Plus Ligi. Tak, biorąc pod uwagę, że Jan Firlej no, zeszły sezon miał świetny, no to wydaje się być zdecydowanym kandydatem na miano pierwszego rozgrywającego. Trudno powiedzieć, jak wiele szans będzie otrzymywał właśnie Nowosielski. Wracając jeszcze na chwilę na pozycje przyjmujących, bo to, że nie ma tam zmian, to nie znaczy, że nie możemy też przedyskutować tych nazwisk, które tam jeszcze pozostały. No Kamil Kwasowski, trochę mój taki cichy bohater poprzedniego sezonu, bo on wcale od Szymury w wielu spotkaniach nie odstawał. A na pewno nie przychodził jako ktoś, kto ma jako osoba, po której zawodnik, po którym oczekiwano by, moim zdaniem, aż tak dużo. Więc no moim zdaniem on będzie też, no ale to już tam do naszej awizowanej przez nas siódemki jeszcze oczywiście będzie czas przejść. No Adrian Buchowski, no moim zdaniem, no taki solidny zmiennik. On wchodził, właśnie to jego widziałbym w roli takiego zmiennika w zeszłym sezonie. No i jeszcze jedna ciekawa postać, Jakub Szymański. On przychodził w zeszłym sezonie, myślę, że z nadzieją też na to, że już będzie w stanie trochę w plus lidze pograć. To jest młody zawodnik, natomiast on bardzo szybko z kontuzją wylądował i praktycznie większość sezonu, można by powiedzieć, że miał jako Szymański straconą.
dobrze wyglądał w Pre-Zero Grand Prix. Tak raz na jakiś czas się odwołujemy akurat do tego turnieju, natomiast poza tym turniejem warto też wspomnieć o tym, że on dość często występował jako podstawowy przyjmujący w sparingach GKS-u Katowice, więc kto wie, być może właśnie para Kwasowski-Szymański to będą ci, którzy będą próbowali gdzieś odpowiadać za ten atak z lewego skrzydła. Tak jest, a Jakub Szymański też całkiem dobre liczby notował w sparingach, także no kto wie, tak jak zresztą powiedziałeś, być może będziemy mogli go dużo częściej oglądać w podstawowym składzie. Mhm. Za Rafała Szymurę, następca Sławomir Stolc, Luk Politechnika Lublin, czyli ostatni sezon spędzony na zapleczu pierwszej ligi. Zawodnik, który ma 27 lat, a zaliczył już 8 klubów, zaczynając od Gdańska, trafił do Kędzierzyna Koźla, gdzie zagrał tylko kilka meczów, właściwie tam niezbyt długo zagrzał miejsce w Zachsie, bo trafił później do Kielc, gdzie z klubem pożegnał się Krzysztof Wierzbowski, to było w sezonie 15-16. Potem odwiedził jeszcze Duklę Liberec, Częstochowę, Nysę i właśnie wspomniany Lublin. W ostatnim sezonie podstawowy zawodnik swojej drużyny wyróżnił się przede wszystkim tym, że był wysoko w rankingu przyjmujących i bardzo dobre liczby w ataku, 55% w ataku, skuteczności 40% efektywności. To są bardzo dobre liczby, ale mimo wszystko no chyba jednak nie sposób nie oceniać Stolca względem Szymury jako stratę jakości GKS-u Katowice, tak? Więc kto zdecydowanie uważam, że Rafała Szymury się nie udało zastąpić. Tak, no ale też i trudno powiedzieć w zasadzie, kim miałaby być postać, która Rafała Szymurę byłaby w stanie zastąpić. Atakujący. Trochę jak na zasadzie jak z Nikolasem Szerszeniem w Suwałkach, też trudno byłoby wskazać postać, która miałaby jeden do jednego tego zawodnika zastąpić. Dokładnie, no i myślę, że też realia finansowe Katowic po prostu na to nie pozwalały. Atakujący, Wiktor Musiał, Jakub Jarosz, para, która została z poprzedniego sezonu, nigdzie się nie ruszają, zostają w Katowicach. Wiktor Musiał też myślę, że nie objawienie, ale odkrycie i taki plusik, bo ten jego pierwszy sezon w Plus Lidze zeszłoroczny uważam, że był naprawdę przyzwoity. On miał kilka naprawdę udanych spotkań i całkiem dobrze się z Jaroszem uzupełniali. Tak, przypomina mi się od razu taki mecz rozegrany przez Katowiczan na Podpromiu pod koniec stycznia. Tam było tylko 10 zawodników chyba w kadrze meczowej GKS-u, bo nagle przytrafiło się kilka kontuzji. Nie mógł zagrać Szymura, nie mógł zagrać Jarosz i z rezerwowych Szymański i Drzazga. Mimo, że w 10-osobowej kadrze, no to wygrali z Resowiu 3-1 i tam właśnie ze świetnej strony zaprezentował się Wiktor Musiał, także mimo, że jakby nie był tym podstawowym atakującym, no to jeszcze potrafił Jakuba Jarosza w potrzebnych momentach odpowiednio zastąpić, a swoją drogą bardzo dobry sezon Jakuba Jarosza zeszło, tak. No ten właśnie co minął. Tak, raczej mało kto się spodziewał. Właśnie to jedno z tych nazwisk, o których już raczej oceniałem, że już nie będą w stanie wnieść się na ten poziom sportowy, który prezentowali w swoim prime, jeżeli można użyć takiego stwierdzenia języka angielskiego, w tym swoim momencie na powiedzmy najlepszego poziomu gry w życiu. No Jakub Jarosz bardzo dobrze wyglądał, szybko zgrał się z Janem Firlejem i myślę, że ta para atakujących no zaskakująco dobrze grała, że tutaj się spodziewałem, że to może być pięta Achillesowa GKS-u Katowice, a oni wyglądali dobrze. I teraz takie bardzo krótkie pytanie, myślisz, że Musiał czy Jarosz będą grali, czy Musiał czy Jarosz będzie grał jako ten podstawowy atakujący, który będzie grał więcej? Ja myślę, że nadal będzie to Jakub Jarosz. Będzie to, sądzę, wyglądało bardzo podobnie jak w zeszłym sezonie. No chyba, że zdarzy się tak, że Jakub Jarosz będzie miał jakieś problemy zdrowotne, co już mu się w minionych rozgrywkach zdarzało, ale obstawiam, że nadal to będzie Jakub Jarosz i nadal będzie kapitanem katowickiej drużyny. Środkowi. Emanuel Kochut, Kamil Drzazga, Jan Nowakowski, Miłosz Zniszczą. Znowu bez zmian, czyli bez zmian na ataku, bez zmian wśród środkowych. W zeszłym sezonie Jan Nowakowski po tym, jak no miał możliwość bycia trzecim środkowym w Unico Warszawie wtedy, przeniósł się do Katowic, no i praktycznie od deski do deski grał, no i zazwyczaj z Miłoszem Zniszczołem w parze. Powiedziałbym, że biorąc pod uwagę postawę zeszłoroczną, to środek jest niezły, ale jednak i Zniszczą, i Kochut już trochę się starzeją. Po Kochucie to było widać bardzo w zeszłym sezonie, że już w porównaniu do tych swoich najlepszych sezonów, jakie grał w Polsce, to już coś tam zaczynało naprawdę zgrzytać i ten poziom gry już był nie do końca taki.
Więc Jan Nowakowski super, ja uważam, że to jest dobry środkowy, no i nie bez powodu gdzieś zahacza o reprezentację Polski. Dobry, bardzo dobry może nawet. Natomiast trochę mam obawy co do tego, z kim będzie występował i jaki będzie poziom jego kolegi na środku siatki. Zgadza się. Co do Emanuele Kochuta, no to pełna zgoda. Miło zniszczył, myślę, że jeszcze będzie jakaś, jest jakaś chyba większa szansa, że może dobry poziom będzie w stanie z siebie wykrzesać, no ale trochę podobna sytuacja jak na przyjęciu, gdzie jest jeszcze młody, jakby dobijający do tego swojego gdzieś tam sufitu, starający się cały czas poprawić, czyli Kamil Drzazga. Po nim w sumie ciężko powiedzieć, czego się spodziewać, bo tak naprawdę prawie wcale nie grał w zeszłym sezonie, więc to jest duża niewiadoma. No ale kto wie, może właśnie wykorzysta jakąś szansę, że obok Jana Nowakowskiego może nie będzie aż tak super trudno miejsce i on nas pozytywnie zaskoczy. Tak, no Miłosz zniszczył jeden z lepszych flotów moim zdaniem w Polsce i też no, po tej zmianie piłek, po której mówi się, że no, zagrywka flot straciła mocno na sile, na tym, jak bardzo wpływa na trudność przyjęcia, no to też ten jeden jego atut po prostu został stracony, no i w zasadzie no, cały zestaw środkowych, no Kochut miał jeszcze atakującą zagrywkę, ale już chyba trochę z niej odchodzi, więc tutaj akurat dużej mocy na zagrywce raczej nie będzie. Rozgrywających już trochę wspomniałeś, Jakub Nowosielski, Ian Firlej. Dla Jana Firleja to będzie kolejny sezon, w którym będzie mógł jakby udowodnić, że ten poprzedni nie był przypadkowy, tylko że to, co pokazywał w zeszłym sezonie, i ja też cenię takich rozgrywających jak on, no bo on jest bardzo wszechstronny i w zasadzie czy w bloku, czy na kiwce, czy na siatce, no spryciarz siatkarski. Tak, na siatce, też w drugiej linii całkiem dobrze potrafi pracować w obronie, potrafi zaskoczyć zagrywką, potrafi zaserwować z wyskoku, także bywa, że jakiegoś asa jeszcze serwisowego uda mu się zapisać na swoje konto. Sądzę, że po takim sezonie mógłby gdzieś poszukać sobie klubu może trochę jeszcze lepszego, ale został w Katowicach, to myślę, że będzie pewny punkt. Katowiczan też mówiliśmy o Jakubie Szymańskim, że pozytywnie wyglądał na piasku, no to sądzę, że Jan Firlej tam w ogóle był jednym z najlepszych zawodników w ogóle tego turnieju Pre-Zero Grand Prix. Tak, no Oczywiście, no to nie będziemy wyciągać żadnych daleko idących wniosków, za każdym razem to powtarzam, ale po prostu widać, że dobrze się odnajdywał akurat w grze na piachu i wydaje mi się, że to takie właśnie cwaniactwo boiskowe trochę też wynika z takiego grania na piasku, no bo tam akurat taki zmysł, umiejętność przewidywania tego, co zrobią rywale, gdzieś też niekonwencjonalne zagrania, to wydaje mi się, że ma większe znaczenie nawet niż w siatkówce halowej, no i to po grze Firleja widać. No to trochę o historii Dustina Watena już wspominaliśmy w tym odcinku. Trochę perturbacji kontraktowych, ale finalnie Amerykanin, taki sztandarowy weganin polskiej ligi, trafił do Katowic, będzie kontynuował swoją grę. Myślę, że bardzo dobre przyjęcie, bardzo dobra obrona, pozytywna dusza zespołu. I widać to było w zeszłym sezonie też, że on po prostu bawił się siatkówką razem ze swoimi kolegami i myślę, że bardzo często się wskazuje na libero jako takie postaci, które może nie decydują o obliczu drużyny, natomiast wydaje mi się, że o Watenie można to powiedzieć w zeszłym sezonie. Kiedyś takie fajne zdanie powiedział Nicolas Rossard, właśnie francuski libero, że libero meczu drużynie wygrać nie może, ale może ten mecz przegrać. A Dustin Watson, to właściwie mogę powtórzyć to, co ty powiedziałeś, ale tego nie będę robił, ale taka bardzo pozytywna postać tego zespołu, dobra dusza mi się wydaje. To też od razu świetnie było widać na piasku właśnie we wspomnianym turnieju Pre-Zero Grand Prix. No i też widać było, znaczy inaczej, może on od początku powtarzał, pomimo tej całej zawieruchy z kontraktami, że jemu zależy na tym, żeby jego dwuletni kontrakt w Katowicach dokończyć i dopiął swego i faktycznie w Katowicach nadal będzie się prezentował w koszulce libero. Do pary z nim Dawid Ogórek, dla którego będzie to powrót do Katowic, bo już jeden sezon w Giechsie spędził. Ostatni jego klub pierwszoligowy, on był w Lechii Tomaszów Mazowiecki, zdaje się, tak? Tak. Jeśli może, tak, Lechia Tomaszów Mazowiecki, dobrze mówię. No i jak sprawdziłem sobie jego statystyki, no to w sumie nie były takie imponujące liczby, bo dopiero na 36. miejscu wśród zawodników wszystkich przyjmujących zagrywkę. Także no, jeśli chodzi o te liczby, to nic imponującego, tak, no ale nic imponującego. Stawiam tak czy tak, że Dustin Watson będzie pierwszym libero, więc tak. Może to nie będzie aż tak duża strata. No wiadomo, jak to z tymi drugimi libero, drugimi rozgrywającymi, zazwyczaj jest tak, że ta dysproporcja w poziomie gry potrafi być dość duża.
No i jest fajnie do momentu, w którym nie ma kontuzji, a jak się kontuzja pojawia i nagle trzeba gdzieś łatać, to nagle się okazuje, że ci drudzy w kolejności do gry, do występowania na parkiecie po prostu nie dają sobie rady. Natomiast oczywiście życzymy zdrowia Dustinowi Wattenowi i mamy nadzieję, że rozegra cały sezon od deski do deski. No i tym całym składem będzie zarządzać trener Grzegorz Słaby. Dariusz Daszkiewicz w zeszłym sezonie, no trochę pecha ma Daszkiewicz do klubów plus ligi, bo w zasadzie moim zdaniem gdzie by nie trenował, to robi wyniki ponad stan albo robi wyniki bardzo, bardzo dobre, a no znowu nie będzie mu dane kontynuować swojej pracy. Tak, no był wcześniej w Kielcach na poziomie plus ligi i wiemy, jak się skończyła sytuacja z Kielcami, czyli Kielc już dzisiaj na siatkarskiej mapie Polski w ogóle chyba nie ma. Klub się po prostu chyba rozpadł, a Dariusz Daszkiewicz stracił tam miejsce pracy. Wrócił właśnie do GKS-u Katowice, zmontował zespół, można powiedzieć, że ze zgliszczy, bo zostało tylko dwóch zawodników z poprzedniego sezonu, zajął rewelacyjne, uważam, szóste miejsce i jak sam mówił w wywiadach, to miał być projekt budowany jeszcze kontynuowany przez jeszcze kilka lat pod jego wodzą, no ale nie zaproponowano mu współpracy na zadowalających warunkach, tak można powiedzieć, umowa jego została rozwiązana, no i Dariusza Daszkiewicza już nie ma. Trochę historia zatacza koło w Katowicach, bo awans do plus ligi zanotował Grzegorz Słaby z tym zespołem, zastąpiony przez Piotra Gruszka, teraz jako piąty sezon w plus lidze właśnie Grzegorz Słaby już dostaje zespół w swoje ręce, wcześniej będąc asystentem kolejnych szkoleniowców. No myślę, że wszyscy mają nadzieję w Katowicach, że nie okaże się być słabym trenerem, Grzegorz Słaby, że tak spuentuje. Najlepszy transfer i nowe nazwisko, to wybór jest dość ograniczony, masz do wyboru Nowosielskiego, Ogórka lub Stolca, no to chyba Stolc najlepiej się prezentował w pierwszej lidze. No ja myślę, że on jest najbliżej pierwszego składu tak w ogóle, bo nie sądzę, żeby i Dawid Ogórek, i Jakub Nowosielski jakiś znaczący udział w czasie gry mieli na boisku, także najbliżej składu jest, sądzę, Sławomir Stolc, aczkolwiek to też nie jest tak, że on będzie miał pewne miejsce w szóstym, przynajmniej mi tak to wygląda, bo sądzę, że raczej może być rezerwowym, no ale mimo wszystko z tak wąskiego pola do popisu, no to postawmy może na tego Sławomira Stolca. Tak, jeszcze na libero, bo tak wspomnieliśmy, Ogórek przyszedł, a Szymon Gregorowicz do Będzina. No ale tutaj już nie będziemy się rozwodzić. On w Będzinie prawdopodobnie będzie miał okazję być pierwszym libero. Największa strata, no też ich nie było wiele, natomiast no Szymura to jest postać, która no myślę, że duże pieniądze teraz będzie zarabiać w Jastrzębskim Węglu, no i myślę, że tam już też poziom odpowiedzialności, wymagań jest dużo, dużo wyższy. Ciekawe, jak sobie Rafał Szymura poradzi. Poznaliście wszystkie zmiany, drodzy słuchacze. Tych zmian nie było dużo, a my teraz przejdziemy do awizowanej szóstki, no i naszej oceny potencjału GKS-u Katowice. Szósty set. Awizowana szóstka, kilka znaków zapytania, natomiast no taki trzon wydaje się być następujący. Firlej, Jarosz, Kwasowski, no i tutaj drugi przyjmujący, moim zdaniem znak zapytania ciągle. Po sparingach wydaje mi się, że może jednak Szymański, trudno powiedzieć, jak to poukłada Grzegorz Słaby. O tyle jeszcze nie wiadomo, że Adrian Buchowski w trakcie okresu przygotowawczego złapał jakąś kontuzję, więc to jakby dodatkowe może mu utrudnić walkę o skład. Dokładnie, więc na początku sezonu przynajmniej pewnie będzie to Kwasowski, Stolc lub Kwasowski i Szymański. Nie ma takiego jednoznacznego zawodnika, którego bym wskazał tak, że na pewno będzie występował na przyjęciu, poza Kwasowskim. Na środku zniszczą Nowakowski, chyba tutaj dużych niespodzianek nie powinno być, no i na libero Łoten. Druga szóstka Katowic, jak się prezentuje? Jakub Nowosielski na rozegraniu po przekątnej z Wiktorem Musiałem. Na przyjęciu trochę już wcześniej zapowiedziałeś, to może być albo Szymański ze Stolcem, albo właśnie na przykład Buchowski jeszcze wejdzie w ten skład. Zobaczymy, jak to poukłada trener Grzegorz Słaby. Rezerwowa para środkowy Kochut Drzazga i na libero Dawid Ogórek. No i ta szóstka, no jakbym miał ocenić, to nie wygląda specjalnie imponująco, ale jakbym się cofnął rok wstecz i posłuchał samego siebie o Katowicach przed poprzednim sezonem, to pewnie bardzo podobne słowa padły z moich ust, że ten skład po prostu wygląda nie za specjalnie. To Filipie, to jakie miejsce sobie życzysz?
Myślę, że nie da się powtórzyć ubiegłego sezonu. To jest trochę tak, że jeżeli robisz wynik ponad stan, to raczej udaje się to przez krótszy, aniżeli przez dłuższy okres czasu, dlatego skoro tak rewelacyjnie te Katowice się spisywały, no to nie sądzę, żeby to trwało kolejny sezon, zwłaszcza wobec tych zmian kadrowych, czy tam konkretnie właśnie wobec utraty jednego z najważniejszych ogni, czyli Rafała Szymury, no to jeżeli jego się, uważam, że nie udało zastąpić, no i jeszcze biorąc pod uwagę to, że być może główny architekt całego tego projektu też odszedł, czyli Dariusz Daszkiewicz. Nie wiemy, czego się spodziewać po trenerze Grzegorzu Słabym, bo on jeszcze na poziomie plus ligi nie mógł się nam pokazać. No to sądzę, że Katowicom, kto wie, może nawet zajrzy w oczy widmo spadku, ale może aż tak około 14-13 miejsca ich nie widzę. Wybiorę ten przedział 3 pozycjowy 11-13, ale bliżej miejsca 11-12 niż 13. No i ja ciutkę wyżej obstawiam, że no co najmniej dwie drużyny okażą się od nich gorsze w tym sezonie. Nie sądzę, żeby nagle miało się okazać, że nie wiem, Firlej czy Nowakowski, czy Łoten, no bo jakby ten rdzeń jest cały czas naprawdę solidny. No Firlej był jednym z ciekawszych rozgrywających zeszłego sezonu. Mamy środkowego, który no prezentuje no co najmniej wyższy poziom ligowy, czyli Nowakowskiego, i mamy jednego z pewnie może lepszych, a na pewno też gwarantujących określony poziom libero Łotena, więc nawet jeżeli no nie będzie Szymury, to wydaje mi się, że to uda się poukładać. Mały znak zapytania mam z trenerem, bo po prostu nie do końca wiadomo, jak sobie Grzegorz Słaby poradzi w roli pierwszego szkoleniowca, ale to samo zresztą można było powiedzieć na przykład o Michale Winiarskim w poprzednim sezonie, a poradził sobie bardzo dobrze, a Słaby już jakieś doświadczenia w prowadzeniu drużyn miał, nie tylko jako drugi trener, więc ty mówisz 11-13, ja myślę, że 10-12. Nie spodziewam się, żeby udało się trafić do playoffów. Okej, no to mamy nasze typy. Odcinek kolejny z cyklu odliczania do Plus Ligi. Odliczamy do Plus Ligi. Przedsezonowo opisaliśmy wam drużynę GKS-u Katowice. Zmian dużo nie było, ale jak widać udało nam się rozgadać na tyle, żeby zapełnić odcinek, i mamy nadzieję, że ta nasza gadanina wam się spodobała. Jeżeli się spodobała, dajcie suba, podajcie swoim znajomym dalej i zachęcamy do słuchania wszystkich nagrań z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. O każdej drużynie jesteście w stanie odsłuchać materiał na naszym kanale YouTube'a. Kanale na YouTubie. A za uwagę dzisiaj dziękuję, Piotr Zło i Filip Korfanty. Dzięki.